Dzień dobry, rzekł mały książę. Dzień dobry, odparł kupiec. Kupiec ten sprzedawał udoskonalone pigułki zaspokajające pragnienie. Połknięcie jednej na tydzień wystarcza, aby nie chciało się pić. — Po co to sprzedajesz? — spytał mały książę. — O, to wielka oszczędność czasu — odpowiedział kupiec. — Zostało to obliczone przez specjalistów. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty. — A co się robi z pięćdziesięcioma trzema minutami? — No to co się chce. — Gdybym miał pięćdziesiąt trzy minuty czasu — powiedział sobie mały książę — Poszedłbym w kierunku studni.